Siema, dzisiaj taki szybki filmik, na szybko. Znalazłem sobie lepszy ten program do montowania tych filmów i będzie lepsza jakość, nie? Dlatego sobie wyjechałem na szybko coś tam nagrać i zobaczymy, co z tego będzie, bo w tym poprzednim chciałem robić lepszą jakość, ok, wszystko było fajnie, ale już po, jak filmik już był zrobiony, gotowy po odtworzeniu, no to całe nagranie po prostu było zniszczone, nie? Nie mogłem robić filmu powyżej 1800, nie? A teraz chcemy właśnie robić na 1440, nie? No zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie ten sztosik, no bo mówię, tamto to już mnie tak denerwowało, nawet po wrzuceniu na YouTube. Ta jakość to była tragiczna, nie? Zobaczymy teraz, co z tego będzie, nie?
fajnie, zobaczymy jak to będzie pomontowane. A ogólnie jeden z widzów mnie się pytał o Linhaja, nie? Jak to tam się sprawuje, to co, no już chwilę czasu go mam. To co tu mogę powiedzieć, no jestem zadowolony wam powiem, jak za te pieniądze. To naprawdę jestem zadowolony, nie? Nie jest to wiadomo jakaś tam przeprawuwa. Chociaż i tak będę kłada zmieniał, ale to jeszcze nie teraz. To mówię, jestem zadowolony jak najbardziej, nie? Za te pieniądze, bo ja dałem za niego 7. Tyle, że fajnie trafiłem, bo udało mi się z Niemiec po prostu tego kłada wyrwać, nie? Także wiecie, no w fajnym stanie przyjechał, po pełnym serwisie. Taki facet, co mi go przywiózł, no mega przyjemny gościu, wszystko mi opowiedział, pokazał. Ma nawet homologację, można sobie go ten, tylko tam muszę z papierami jeszcze załatwić parę rzeczy. Ale tak ogólnie, no co, no fajny kładzik, nie? Jak za te pieniądze, wyciągareczka wrzucona. Parę bajerów, no już trochę porobiłem sobie też w nim. Ale ogólnie jeszcze mnie nie zawiódł, nie? Jeszcze nic tam nie robiłem, nie naprawiałem. Jedyne co zrobiłem, to mówię klocki, ale to wiadomo, to jest normalna rzecz. No to klocki sobie wymieniłem, bo praktycznie tam no słabo hamował, nie? Tam w którymś odcinku mam nagrane, nie? A tak to pali, zimny czy nie zimny, te mrozy co były, to też mega fajnie ten, podchodziłem pstryk i myślałem, że będzie ciężko miał z odpalaniem, ale nie ma tragedii. Tak, żeby ktoś chciał sobie tego Linhaja zakupić, to mówię, polecam, nie? Tylko mówię, obejrzyjcie sobie dobrze przed zakupem, bo wiecie jak to jest, nie? Na zdjęciach wszystko ładnie, pięknie, nie? No. A tak to fajny kładzik, jak za te pieniądze to mówię. Można się ten, fajnie pobawić się tym kładem. Tu chłopaki właśnie te 500-ki co kupili, no to ja też tam wjeżdżam, nie? No są miejsca, że no ja się nie przeprawię, no bo brakuje jednak mi tutaj tego napędu 4x4. Ale jak najbardziej ten kładzik daje sobie tam radę. Nie odbiega tak. Jeżeli chodzi o części, to też jest fajnie, no bo mówię, jak ktoś nie ma monety, warto sobie brać, bo części, utrzymanie tego kłada to jest naprawdę tam, nie jest duży koszt, nie? A co mi się w nim nie podoba, no to na pewno ten hebel po tej stronie, po lewej. Ja zawsze byłem przyzwyczajony, żeby ten po prawej, nie? Ale to jest kwestia przyzwyczajenia, co nie? No i to, że hamulec jest na 4 kapcie, ale to jest do ogarnięcia, bo można sobie zrobić tutaj przykładowo na tej pompie sam przód i tutaj mamy nożny, który też po prostu teraz przy naciśnięciu to wszystkie koła dęba stają, to można sobie to przerobić, że tył osobno i przód osobno, nie? A tak to co tu wymagać tego kłada za te pieniądze? No można latać, nie? To tyle chyba na temat tego kłada. Jakbyście mieli tam jakieś pytania, jeszcze jakieś co nie powiedziałem wam, no to tam śmiało pytajcie, nie? To coś tam z chęcią odpiszę. Się zrobi, to będę próbował nawet nim tą rzekę zaatakować w jakimś tam miejscu. Wiadomo, nie będę też kłada topił, bo to nie jest kład do takich rzeczy, nie? Ale na pewno spróbuję. Ogólnie miałem dzisiaj ten, bo to dzisiaj mamy poniedziałek, to miałem sprawy do załatwienia, miałem z Maćkiem ogólnie dzisiaj pojeździć. Ale jemu też tam coś wyskoczyło, ale mówię, znalazłem ten program, to chociaż mówię, wyskoczę, coś tam nagram. Zobaczę jak będzie z tym jakość.
dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i ten, dajcie znać w komentarzach, jak tam ta jakość, będzie lepiej czy nie będzie lepiej. Siemanderko.